Witam wszystkich na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że wszyscy są już gotowi. Że jesteście po króciutkiej rozgrzewce. Ja wiem, że jest ładna pogoda, że można w tej chwili troszeczkę wyjść na dwór, żeby nie siedzieć w domach, ale bardzo proszę, żeby sobie starać organizować ten czas tak, żeby tą godzinę treningu też znaleźć sobie ten czas na tą godzinę treningu. Ja chętnie też bym sobie poćwiczył na zewnątrz, ale myśmy to z Kubą analizowali. W warunkach domowych będziemy lepiej słyszalni, ze względu na to, że nic nam tutaj nie przeszkadza. My sobie nawet przymykamy okno, żeby nie było żadnego zakłócenia. Dlatego no, my będziemy zawsze ćwiczyli w domu. Natomiast jeżeli ktoś ma taką możliwość, to może sobie po prostu ten trening zrobić nasz wspólny na zewnątrz. Są do tego warunki, także zachęcam. Ważne, żeby ćwiczyć systematycznie. Dostajemy ładnie na zbioreczkę. Musimy widać. Hej. Os. Sejzam. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieram oczy. Szanowni, rej. Os. Szanowni, rej. Os. Szanowni, rej. Os. Kierutsu. Rej. Os. Os. Cieszę się, bo dzisiaj miałem okazję spotkać się z paroma osobami. Rozwoziłem sprzęt, ciężarki, skakanki, piłeczki na gumce. Mam nadzieję, że ten sprzęt, który do Was dotarł, te osoby, które się deklarowały, że chcą taki sprzęt otrzymać, będzie nam się lepiej ćwiczyło, będą większe efekty, taki był mój zamysł. Jeszcze ten sprzęt jest dostępny, jeśli ktoś tylko będzie wyrażał chęć, to bardzo proszę się ze mną skontaktować. A teraz przechodzimy do normalnego treningu. Zaczniemy od króciutkiej rozgrzewki, łapki i biegniemy sobie. Ok, wystarczy. Luźno biodra. W drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Rozcieramy drugie kolano. Miedź ręka. Siro. Stampaj. Siro. Prawą rękę. Skręcamy w barku. Naciągamy. Rozluźniamy. Druga strona. I moje ręce. Shiro. Ok. Wykrok do przodu. Jak najdalej noga w tył. Odchylamy tu. Dociskamy. I zmieniamy. Druga noga. Do góry luźno bioderka. Te nasze rozgrzewki są bardzo krótkie, ze względu na to, że są to proste ćwiczenia. Każdy może je wykonać sam, a ja chciałbym, żebyśmy się skupiali zawsze na tym, co jest bardziej techniczne, gdzie potrzeba więcej wskazówek, więcej informacji. Dlatego te nasze rozgrzewki są krótkie i zachęcam do tego, żeby każdy sobie te 5 minut wcześniej zaczął i jeszcze się troszeczkę rozgrzał przed naszym wspólnym treningiem. Wykrok
kolano prosto, palce w górę i wymachy. Idź. I san, si, tu, ruk, sycz, acz, kiu, tu. I druga noga. Idź. I san, si, tu, ruk, sycz, acz, kiu, tu. I luźno biodra. Drugą stronę. Kamae. I robimy kółeczko do środka. Bardzo ważne, żeby starać się nie kiwać, tylko kolano z przodu ugięte. Staramy się pracować tylko biodra. I licz. Ecz. I san. Si, tu, ruk, sycz, hacz, tu, tu. I druga strona, ecz, i, san, si, tu, ruk, sycz, hacz, tu, tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Kamae. Jeszcze raz demachy w przód. Idź. I san. Si. Tu. Ruk. Sycz. Patrz. Tu. Tu. I druga noga, ejdź, di, san, si, tu, ruk, sycz, hacz, tu, tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Jeszcze raz kama, jeszcze jedno ćwiczonko. Teraz robimy kolano na zewnątrz. Tu też proszę zwrócić uwagę, żeby się nie garbić, nie pochylać. Pracuję tylko samo biodro. Ecz. I sam. Trzy. Tu. Ruk. Sycz. Hać. Tu. Tu. I druga strona. Ecz. I sam. Trzy, tu, ruk, sycz, patrz, tu, tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Jeszcze, jeśli ćwiczymy parami, to w parach za ręce obracamy się, odchylamy. Robimy taki mostek, jeśli każdy ćwiczy sam, to staramy się robić dokładnie to samo. I tyłem do siebie i klaszczemy łapki. Ok, wystarczy. To tyle, jeśli chodzi o kwestię tej krótkiej rozgrzewki. Tak jak już mówiłem wcześniej, będą potrzebne ciężarki. Jeśli ktoś ma tą piłeczkę, to też na pewno chwilę poćwiczymy z tą piłeczką. Ja tylko chciałbym dzisiaj pokazać, na czym będzie polegała praca z tą piłeczką, ale głównie skupimy się na tym, że nasz trening będzie troszeczkę taki techniczno-wysiłkowy. Oczywiście poćwiczymy sobie od tych najprostszych podstaw do troszeczkę bardziej skomplikowanych rzeczy, tak żeby mogli sobie potrenować zarówno ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z karate, jak i też te osoby, które trenują już troszeczkę dłużej. Chciałbym, żeby pamiętać o jednym. Im
dłuższy staż treningu, im więcej wiedzy, tym większe zaangażowanie w czasie wykonywania wszystkich ćwiczeń. Jak robimy powoli, jak robimy dynamicznie, tych powtórzeń nie jest za dużo, także bardzo proszę, żeby starać się to wykonywać najlepiej, jak wszyscy potrafią. Zaczniemy od zenku tsudachi. Przypomnę, to jest szerokość naszych bioder, powinna się zmieścić między stopami. Noga jest z tyłu i staramy się, żeby noga z tyłu była jak najbardziej wyprostowana. Minimalny kąt jest dozwolony, jednak kiedy ćwiczymy podstawy, starajmy się sobie jak najbardziej to utrudniać. Pozwoli nam to dodatkowo na ten element, że naciągamy sobie mięśnie łydki. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy przy przechodzeniu w zenku tsudachi. Nie odrywamy z tyłu stopy, nie pochylamy się do przodu, tylko staramy się przenieść środek ciężkości, przenosimy środek ciężkości i przechodzimy. Przenosimy środek ciężkości z jednego miejsca na drugie, ciężar z kolana przedniego na nogę z tyłu i potem tylko przestawiamy swoją pozycję. I teraz zaczniemy od przechodzenia w zenku tsudachi. Ważne jest jeszcze, że dostawiamy stopę do stopy, robimy ruch po łuku. Nie idziemy do przodu po linii prostej, tylko cały czas stopa do stopy. Nie podnosimy się góra-dół i nie odrywamy nogi, nie człopiem. Przemieszczamy się do przodu i robimy. Ejdź, łapki z tyłu, wtedy plecy będą proste. I san. Nawet kiedy przechodzimy w zenku tsudachi, nie wykonując żadnych dodatkowych innych elementów, to staramy się robić, że tu jest wydech, lekko napinamy brzuch i rozluźniamy się. Jeszcze raz do przodu, ejdź. I shiro, do tyłu, ejdź. I san. Shi. Teraz dołożymy do tego rękę, robimy yaku, zuki, przejście. Noga idzie po łuku, natomiast ręka uderza po linii prostej. Staracie to tak robić, żeby ręka i noga robiła żeby robiła ruch w jednym czasie. Nie, że najpierw skończy noga, a potem za jakiś czas uderzamy ręką. Starać się, żeby ten ruch był w jednym czasie. Idziemy do przodu, ejdź. I teraz robimy mocno dynamicznie. San. Si. I do tyłu, ejdź. I san. Si. Pamiętając jeszcze o tym, że tutaj ocieramy łokcie przy wyjściu i przy powrocie obracamy nasze pięści i pamiętajmy o kciukach, żeby nam kciuki nie odstawały. Kciuk ma być schowany, ale ręka ma być przymknięta. Nie cały czas mocno napięta pięść, ale pięść ma być zamknięta. Teraz zrobimy sobie oizuki, czyli uderzenie proste w przejściu, gyaku, czyli przeciwną ręką, oizuki, czyli to jest ta sama ręka, ta sama noga. Tu będzie się pojawiał taki błąd, szczególnie tych osób, które dopiero zaczynają, bo noga robi ruch po łuku, ręka powinna robić po linii prostej. Często jest to tak robione, że ta ręka idzie razem z nogą. Należy to rozgraniczyć, że noga po łuku, ręka idzie po linii prostej. Uderzenie w jeden punkt i robimy. Ejdź. I sam. I do tyłu. Ejdź. I sam. OK. Teraz zrobimy sobie połączenie oizuki, yakuzuki, czyli będziemy robili renzuki, podwójne uderzenie w przejściu. Będziemy przechodzili oizuki, yakuzuki, przejście do przodu, cofamy rękę, oizuki, yakuzuki. I robimy. Ejdź. Raz, dwa i raz, dwa. Pamiętajmy, żeby cofnąć rękę przed przejściem. San. I shiro. Ejdź. I san. Ok. To są takie podstawowe techniki w pozycji zenku tsudachi. Podstawowa technika oizuki i yakuzuki. Teraz skupimy się na przejściu, ale do tego dołożymy sobie jeszcze ciężarki. Bierzemy swoje ciężarki. Przypomnę,
Kiedy robimy bez obciążenia, to nasza technika musi być dynamiczna. Kiedy robimy z ciężarkiem, to robimy ruch jak najwolniej. Nie staramy się wyrzucać ciężarków, to nie w tym momencie ćwiczenia. Teraz robimy powoli ruch, jak najwięcej mięśnie będą wtedy pracowały. Te elementy robimy razem. I powtórzymy to gyakuzuki w przejściu, ale robimy z ciężarkiem. Jesteś? Powoli robimy ruch, mocno skręcamy biodro. Ni. San. Pamiętając o wydechu. Echiro. Ni. Przenosimy ciężar ciała. San. Teraz robimy ojzuki. Ech. Ta sama ręka, ta sama noga. Ni. San. Ishiro. Ech. Ni. Wolniej ręka. San. Tak. I łączymy, robimy renzuki, czyli uderzamy w przejściu ojzuki, gyakuzuki. Właściwie to pchamy, bo tutaj nie robimy uderzeń z obciążeniem. Jest to niezdrowe dla naszych stawów, kiedy będziemy mieli ciężarek, a będziemy uderzali, bo będzie to powodowało wyrywanie naszych stawów, a to ma być ćwiczenie dla zdrowia, a nie po to, żeby zrobić sobie kontuzję. I robimy przejście. Robimy raz, dwa, powoli, ale robimy wydech. Ni, ja, ojzuki, jakuzuki, san. I shiro, ech. Ni. San. Ok. Odkładamy ciężarki, za chwilę do ciężarków wrócimy. Teraz skupimy się na tym, żebyśmy sobie powtórzyli technikę bloku Ageuke, Genambarai, Sotouke, Uchiuke i Shutouke. Pięć bloków sobie króciutko powtórzymy, dołożymy do tego obciążenia i potem znowu będziemy robili dynamicznie. Teraz zrobimy sobie to z ciężarkami, a za chwilę będziemy robili mocno dynamicznie bez obciążenia. Robimy do zenku cudaci, przypomnę, dwa bloki, genambarai, starać się, żeby kolano z tyłu było lekko ugięte. Tylko robimy genambarai, tak? Robimy blok, przejście, genambarai. Do przodu robimy. I też robimy jak najwolniej, san. Zatrzymaniem, shiro, ech. Sam. Im dłużej pracują nasze ręce, tym więcej mięśnie pracują. Teraz robimy to z gyakuzuki. Czyli robimy ich, genambarai, ni, gyakuzuki. Tak? Jeżeli ktoś sobie bardzo chce utrudnić to, co w tej chwili robimy, to ja będę liczył ich, ni, a Wy możecie zrobić ich, ni, na drugie tempo ich, ni. Jeśli braknie miejsca, to robić jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu. Ale my robimy na dwa tempa. Ech, ni, ech, ni, ech, blok, ni, i shiro. Ech, ni, ech, ni, i trzeci ech, ni. Zrób sobie pół kroku do przodu. Mamy na tyle miejsca, żebyśmy się nie męczyli. Teraz robimy blok Ageuk. Przypomnę, ta sama zasada, ten sam ułożony blok przejściowy do Genambara idzie w dół, do Ageukę robimy w górę rękę. I tu ważne jest, żebyśmy to kolano mieli ugięte, wypychali najpierw ruch biodro. Blok przejściowy, kolano ugięte i robimy do tego gyakuzuki. Powoli liczę. Ech. Ni. Można na jedno tempo. Sam. Będzie mniej gadania, więcej roboty. Shiro. Ech. Ni. Ja będę robił troszeczkę dłuższe przerwy, żeby wszyscy zdążyli. Sam. Ok. Teraz odkładamy sobie ciężarki i powtórzymy te dwa bloki, ale bardzo dynamicznie. Kiedy przed chwilą robiliśmy powoli, to teraz mamy robić dynamicznie. Dynamicznie, tak? Jak najbardziej dynamicznie, to samo każdy jeden blok,
każdą jedną technikę staramy się robić mocno z biodrem, pamiętając o tym, że przy bloku kolano jest ugięte, przy uderzeniu wypychamy, nie uderzamy samą ręką, tylko całe biodro nas prowadzi. Postajesz. Zrób pół kroczku do przodu. Tak, genambaraj, jakuzuki. Robimy to na jedno tempo, ja będę tylko robił dłuższe przerwy, żeby wszyscy mogli zdążyć. I robimy. I san. I shiro. Ech. I san. Ok. I teraz to samo robimy z blokiem age uk. Ech. I san. Shiro. Ech. I san. Ok. Bierzemy znowu ciężarki. Zrobimy kolejne dwa bloki. Teraz będziemy robili blok Shotouke. Przypomnę. Dwa bloki. Jeden blok. Drugi blok. Dopiero robimy blok właściwy. Zawsze chronimy dwie strony. Chronimy strefę wysoką, strefę Jodan i strefę średnią i niską, czyli Chudan i Gedan. I robimy to powoli. Idź. Shotouke, samo Shotouke. I san. Pamiętając o tym, żebyśmy przekręcali mocno z lekkim ugięciem kolana. I do tyłu. Ech. I im dłużej ręka pracuje, tym lepiej. San. Ok. I teraz do tego dołożymy jakuzuki. Shotouke, blok. Jakuzuki. Jedynym dynamicznym ruchem w tej kombinacji jest po bloku wypchnięcie biodra. Można sobie to sygnalizować, ale potem robimy zwolnienie ruchu, żeby nam nie wyrywało ręki. Ech, ni, ech, ni, ech, ni i shiro. Ech, ni, jeszcze wolniej robimy. Ech. Ni, ecz, ni. I kolejny blok, uci, uke, blok od wewnątrz do zewnątrz. Przypomnę, że tutaj nie ma tylko takiego ruchu ręki. Nawet jeżeli będziemy mieli mały ciężarek w ręce, jeśli zrobimy tylko taki ruch, to będzie to powodowało taki troszeczkę ból tutaj nam w stawie barkowym. My musimy ten ruch zrobić, ruch ciała. Wtedy nie ma tego wyrywania stawu barkowego, tylko nasza siła zmierza w kierunku do przodu. I robimy powoli przejście do przodu. Ech, samo uciuk. I też pamiętając o tym, że kolano jest lekko ugięte. San. I shiro. Ech. I nie zatrzymujemy. San. Nie ma dwóch ruchów. Jest jeden płynny ruch. I dokładamy do tego gyakuzuki. Ech. I ech, i ech, i shiro, ech, i ech, i ech, i odkładamy ciężarki i powtórzymy sobie to samo, ale teraz robimy jak najbardziej dynamicznie. Pamiętając o tym, że chodź, to może daj tą rękę, napnij mocno rękę. Jeśli mocno, jeśli ręka jest napięta i my będziemy starali się przepchnąć tą technikę, to musimy użyć dużej siły. Będzie to widoczne w tej chwili. Kuba trzyma mocno rękę, ja staram się przepchnąć, my się siłujemy. Ja teraz użyję zupełnie innej siły. Ta siła będzie tylko koniec. Zauważcie, jak ta ręka odleci. Trzymaj mocno. Ja użyłem, nie wiem, no będę strzelał może 10 razy mniej siły. Zrobiłem krótki ruch, czyli napiąłem mięśnie przedramienia i to spowoduje, że moja siła w tym momencie będzie większa. Gdybym się siłował, to część energii zużywam na napięcie własnych mięśni, na siłowanie się ze swoim mięśniem, żeby go przecisnąć. Natomiast jeśli ręka cały czas idzie luźno, ona jest kiwe w momencie, kiedy dochodzi do końca właściwego bloku, lub kiedy napotka jakieś
jakiś opór, to wtedy robimy to napięcie. To samo jest przy uderzeniu. Jeśli robimy luźno i nie napotykamy oporu, to kima jest na samym końcu. Jeśli napotkamy ten opór, to w myśl zasady odwracamy pięć. Ura, tate i pełne cuki. Proszę o tym pamiętać. To powtórzymy sobie teraz mocno, dynamicznie. Na jedno tempo robimy i blok, i gyakuzuki. Będą dłuższe przerwy, żeby osoby, które dopiero zaczynają, żeby miały więcej czasu na jego wykonanie. Eć. Hi. Chan. Shiro. Eć. Hi. Chan. Zwrócę jeszcze uwagę na taki jeden dosyć istotny element. Kuba otwiera ręce. Dla niego to nie jest problem, dla mnie to też nie jest problem. Kontrolujemy to, czy moje dłonie są otwarte, czy są zamknięte. Dlaczego mieć lepiej otwarte, czy lepiej mieć zamknięte? Otwarta dłoń ma większą powierzchnię, czyli większy zasięg naszego terenu, który bronimy, tak? Natomiast osoby, które dopiero zaczynają, jeszcze nie mają wyrobionego takiego nawyku, że tu na końcu ma być pięść zamknięta. I najczęściej to wygląda tak, że jak jest ręka otwarta, to ona nie do końca się zamyka i te bloki są niewłaściwe. Dlatego początkowa faza nauczania wszystkich technik jest z zamkniętymi pięściami. My mamy rękę zaciśniętą, ale nie mocno zaciśniętą. Luźno, kimę na końcu i dopiero rozluźniamy. To samo zrobimy, jeśli chodzi o kwestię uci, uk. Eć, ni, san, shiro. Eć, ni, san. Ok. Chcę zwrócić uwagę na taki jeden dosyć istotny element, taką drobnostkę przy bloku, żeby nie uciekało nam kolano. To, że my skręcamy barki, żeby to kolano, my skręcamy barki od bioder w górę. Żeby to nie było ze skrętem kolana, żeby tu przy sotołkę nie było ze skrętem kolana, ja skręcam się w barkach i w biodrach. Natomiast kolano pracuje tylko przód-tył. Zwracać proszę na to uwagę. To są takie drobne elementy, ale jeżeli będziemy ileś dziesiąt czy ileś set razy powtarzali dany ruch i nie zwrócimy na to uwagi, to potem tak się już nauczymy. W naszej podświadomości zapisze się właśnie taki schemat wykonywania i będziemy tylko pogłębiali swoją technikę z takim drobnym elementem, z drobnym błędem. Bierzemy ciężarki i ćwiczymy technikę shuto. Ćwiczymy technikę shuto, ale nie z otwartą ręką. Teraz zamknięta ręka, ale staramy się robić tak, żeby nasze ręce były ułożone tak, jak powinny być ułożone. Nie w ten sposób, tylko dłoń ma być tak, jak jest tak skierowana, trzymamy tylko rękę. I będziemy robili na jedno tempo. Tempo idź, cofamy nogę, shuto. Idź, cofamy nogę, shuto. Zwracać tylko proszę uwagę na to, że przy przejściu, żeby nie krzyżować w ten sposób rąk, to jest błąd, bo bez znaczenia jest, czy moje ręce są tak, czy moje ręce są tak. Natomiast znaczenie ma to wtedy, kiedy robimy właściwy blok, tak? Blok, jedna strona, druga strona, to tu ma wyglądać dół, góra, z góry ściągamy blok i robimy w ten sposób. Powoli robimy. Idź. I cofamy. Sam, cofamy nogę do przodu. Trzy. Go. Rok. Sycz. Patrz. Go. Go. Dłuższy blok z niższej pozycji. Odkładamy ciężarki. Teraz robimy dokładnie to samo, ale będziemy robili już mocno dynamicznie. Teraz bardzo bym chciał, żebyście zwrócili uwagę na to, żeby nie zatrzymywać tego ruchu. Nie ma raz, dwa, tylko jest płynny ruch. Kimę jest tylko na samym końcu. Cały czas ręce
idą luźno, chyba że napotkają jakiś tam opór, jakąś technikę, którą będziemy musieli obronić nasze ciało, to wtedy oczywiście będziemy musieli zrobić kimę, napinamy mięśnie, bo inaczej się nie obronimy. Natomiast jeśli nie ma żadnej techniki, którą musimy odbić, zagarnąć, to kimę jest dopiero na samym końcu. I robimy. Idź. Jedna technika. I zmieniamy nogę. Sam. Trzy. Z dołu. Go. Żeby to nie wyglądało w ten sposób. Idź. Z dołu robimy rękę. Idź. I sam. Uczymy się powoli ruchu. Trzy. Go. Kimę robię. Idź. I sam. I patrzymy teraz, sprawdzamy pozycję. Pozycja powinna być ustawiona w ten sposób, że stopa z tyłu nie jest ani w jedną stronę za daleko, ani w drugą. Ma być idealnie na wprost kolano, druga noga pod kątem 90 stopni. Robimy krótki, szybki łyczek wody i wracamy do ćwiczenia. Jeszcze mam tak wypraktykowane, patrzę, a tutaj akurat już pół godzinki treningu za nami. Szybki łyczek wody i będziemy robili techniki dalej. Zanim przejdziemy do ćwiczeń dynamicznych, to zrobimy sobie jeszcze troszeczkę ćwiczeń wysiłkowych. Kiedy nasze ręce będą zmęczone, mięśnie będą bardziej wyczerpane, wtedy będziemy musieli poszukiwać właściwej drogi, żeby przy użyciu jak najmniejszej siły wykonać jak najmocniejszą technikę. Tak prosto to przełożyć, jeśli będziemy zmęczeni i będziemy musieli przenieść tonę, powiedzmy, w workach 50-kilowych z jednego miejsca na drugie miejsce i będziemy wypoczęci, to nie będziemy się zastanawiali nad tym. Po prostu będziemy brali w różny sposób i nosili sobie te worki, przerzucali na drugą stronę. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli już siły, to będziemy starali się poszukiwać sposobu złapania, uchwycenia, przełożenia tego worka tak, żebyśmy przenieśli ten sam ciężar, ale zużyli jak najmniej energii, bo tej energii już nie mamy. To samo jest, jeśli chodzi o wykonywanie właściwej techniki. My mamy poszukiwać najkrótszej drogi, najlepszej drogi do tego, żeby zużyć najmniej energii, a żeby ta nasza technika była najmocniejsza. I to jest właściwy sposób wypracowania sobie najlepszej techniki. My mamy przy użyciu najmniejszej ilości własnej energii wykonać najmocniejszą technikę, w zależności od tego, czy będzie to uderzenie, czy będzie to kopnięcie, czy będzie to blok. A więc bierzemy ciężarki. I zaczynamy ćwiczenie z ciężarkami. Jeżeli ktoś nie ma ciężarków na chwilę obecną, to może sobie wziąć butelkę, taką półlitrową butelkę wody. Jeśli do tego naleje się wody, to ta butelka będzie ważyła około pół kilograma. Jeżeli ktoś chce, żeby ona była cięższa, to można sobie do tej butelki półlitrowej wsypać piasek. Piasek ma troszeczkę inną gęstość, inny ciężar właściwy i ta butelka będzie na pewno cięższa niż pół kilograma. Pół litra wody to jest mniej więcej pół kilograma, natomiast pół litra piasku waży troszeczkę więcej. Zaczniemy od prostego ćwiczenia. Stopy są na wprost ułożone i będziemy robili to ćwiczenie. Pamiętając o tym, że w tym momencie jest wdech, wydech. Wdech robimy dlatego, że nasze płuca się rozszerzają, wydech robimy dlatego, że ręce opadają w dół i nasze żebra ściskają nam nasze płuca. Oczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba, że ten wdech będzie miał być w innym miejscu, to jest jak najbardziej właściwe, natomiast teraz staramy się pracować tak, żeby to było jak najbardziej naturalne. Pamiętając o tym, że nie uciekają nam łokcie, nie garbimy się, nie pochylamy, teraz pracują same przedramiona. Same przedramiona. Tak? Uwaga. I robimy. Idź. I. Idź.
Wdech, ni, wydech, ecz, ni, ecz. Nie robimy w ten sposób szybko. Im wolniej, tym lepiej. Opuszczamy ciężarki też powoli. Ni, ręce na dół. Ecz. Ni, san, si, go. Rok, sycz, hać, kio, czu. Rozluźniamy ręce. Rozluźniamy, czyli są lekko zamknięte dłonie, tak żeby ciężarek się utrzymywał, ale nie napinamy mięśnie. To też jest rozluźnienie, nie ma potrzeby, żeby odkładać ciężarki na zewnątrz. Teraz zmienimy troszeczkę układ ćwiczenia. Niby to będzie takie bardzo proste. Ręce będą w tej formie i ręka będzie jedna wyprostowana. Ja będę teraz liczył. Jest. Jedna ręka się zamyka, druga ręka się otwiera. Także tutaj bez znaczenia jest, czy my będziemy robili troszeczkę szybciej, czy troszeczkę wolniej, bo i tak jedna ręka będzie musiała utrzymywać ciężarek. Nie jest to proste ćwiczenie, ale na pewno polepszy wydolność naszego mięśnia. Bardzo proszę tylko, żeby ta ręka, która idzie w bok, nie szła wysoko, tak jest łatwiej. Najtrudniej jest, kiedy ręka jest na wysokości barku. Bardzo proszę, żeby starać się robić płynny ruch. Nie będzie to źle, jeśli nam jedna ręka zrobi ruch w ten sposób, a drugą rękę sobie wyprostujemy. To jest wersja łatwiejsza, natomiast wymagam od osób ze starszej grupy, żebyśmy pracowali jednocześnie. Tak? Uwaga! Ręce w górę, łokcie na jak najbardziej na wprost. I robimy jedna ręka. Ej. Ni, san, si, go, rok, sycz. Im wolniej, tym lepiej. Hać. Prosto plecy. Kiu, dżu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. Ja w miarę ilości treningów z ciężarkami, z obciążeniem będę wprowadzał utrudnienia do wykonywania tych ćwiczeń. Będą one bardziej skomplikowane lub będziemy więcej razy powtarzali, bo nasze mięśnie wypracowują sobie pewną wydolność i musimy je cały czas trenować. Nie zapominajcie też o tym, że mózg to też jest w pewien sposób mięsień i im bardziej, znaczy może nie mięsień, im bardziej go trenujemy, tym on ma lepszą wydolność, tak? Proszę o tym pamiętać, że wszystko, co jest używane, rozwija się. Wszystko, czego nie używamy albo używamy mniej, powoduje, że ta kondycja tego spada. Zarówno jest to z mięśniami rąk, nóg, brzucha, pleców, karku, głowy. Tak samo jest z naszym mózgiem. Jeśli on pracuje, utrudniamy mu myślowo jakieś zagadki, zmuszamy go do większego, skomplikowanego myślenia, to nasz mózg się wyrabia, pracuje lepiej. Nawiązując do tego, co mnie najbardziej interesuje, to jest ta kwestia, że w sztukach walki bardzo istotnym elementem jest nasza wyobraźnia. Może się zdarzyć tak, że nie będziemy patrzeć, nie będziemy widzieć, bo będzie ciemno, albo będziemy mieli zapruszone oczy piaskiem, bo ktoś nam sypnie. To nie znaczy, że w tym momencie jesteśmy bezbronni. Mamy jeszcze inne zmysły, którymi możemy się posługiwać, a do tego bardzo potrzebna jest nasza wyobraźnia. Dlatego polecam, jeśli ktoś ma czas i możliwość, wykonujemy kata w bezruchu. W samej głowie, w samych myślach. Jeśli jest łatwiej, zamykamy oczy. Jeśli to jest bez znaczenia, to mogą być oczy otwarte. Można sobie wytrenować naszą wyobraźnię poprzez oglądanie filmu, który się obejrzało wcześniej. Kiedyś oglądaliśmy jakiś film, teraz mamy możliwość go obejrzeć jeszcze raz, ale nie patrzymy, słuchamy tylko i staramy się wyobrazić wszystko to, co tam się dzieje, z tego opisu, z tego, co pamiętamy, czyli zmuszamy naszą głowę do większego wysiłku myślowego. I znowu zabieramy ciężarki. Przyciągamy tym razem ręce w ten sposób.
Ja będę liczył tempo H i robimy kółeczko, tempo Ni z zatrzymaniem, robimy kółeczko. Kółeczko do przodu, pamiętać o tym, żeby się nie garbić i nie przekręcamy barku, bo wtedy automatycznie i tak nam plecy się będą skrzywiały. My mamy zrobić ruch samego przedramienia, nie uderzamy. Robimy prosty ruch do przodu, teraz robimy kółko do linii boku i przyciągamy rękę z powrotem. Uwaga, H, zatrzymanie i ruch. Ni, san, si, troszeczkę się odsunę, żeby mnie Kuba ciężarkiem, go, nie machnął, ruch, sycz, hacz, kiu, ciu. I zmieniamy troszeczkę układ ćwiczenia. Tempo H. Ręka idzie najpierw w bok. Robi ruch do przodu, zatrzymanie i dopiero przyciągamy. Teraz robimy takie kółeczko do przodu. Ważne jest, żeby nie robić płynnego ruchu, tylko robimy, zatrzymujemy rękę i dopiero przyciągamy rękę do siebie. Uwaga. Jedziemy. H. Ręka w bok. I dopiero przyciągamy. Ni. Kółko do przodu, sam, si, ko, rok, syć, hacz, kiu, dziu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy chwilę ręce. Ja pokażę teraz ćwiczenie bez samego ciężarka. Ważne jest, żebyśmy starali się wykonywać te ćwiczenia w miarę dokładnie tak jak pokazuję. Jeśli mówię, że pięść ma być na wysokości z ciężarkiem, na wysokości barku, to ani niżej, ani wyżej, bo te mięśnie odpowiednio pracują. Ja pokażę to z ciężarkiem, za chwilę będziemy to robili wspólnie. Teraz ćwiczenie będzie polegało, że z tej pozycji tempo, uderzenie do przodu, raz, dwa i dopiero robimy ruch. To proszę, bierzemy swoje ciężarki. Teraz mamy ułożony ciężarek w ten sposób, nie tak, tak zupełnie inaczej mięśnie pracują. Teraz ćwiczymy inny układ mięśniowy. I robimy, jest H, robimy raz, dwa i dopiero robimy ruch. Ale wcześniej tak robiliśmy, tak wcześniej robiliśmy. A i teraz też tak mamy robić. Teraz pracujemy nad tymi mięśniami. Do przodu i dopiero robimy kółeczko. Uwaga, H, raz, dwa i robimy kółeczko. I raz, dwa i kółeczko. San, si, ko, rok, syć. A, tak miało być, tak? Hacz, kółeczko na zewnątrz. Kiu, dziu. I zmieniamy układ ćwiczenia. Teraz najpierw robimy rękę w bok, do przodu, dwa razy zatrzymujemy. Czyli robimy w odwrotną stronę. Uwaga, H, ręka w bok, zatrzymanie, robimy dwa ruchy i dopiero ręka wraca. I druga ręka. Do przodu. Raz, dwa i ręka wraca. H. I ręka wraca. H. Raz, dwa i ręka wraca. San. Si. Ko. Tu oczywiście można sobie utrudniać. Możemy robić nawet cztery ruchy, jeżeli ktoś zdąży. H. Ni, san, si, ko. Proste plecy, rok, nie przekręcamy barków, same przedramiona robią, syć. To powinno wyglądać raz, dwa, hacz, raz, dwa, ko. Dziu.
zakładamy ciężarki. Rozluźniamy ręce. Jeśli odłożyliście ciężarki, to zauważyliście, że wasze ręce jak gdyby chcą polecieć do przodu. Jest to naturalny odruch, bo mięśnie starają się cały czas utrzymać ten ciężar, podnieść ten ciężar, jeżeli my się go pozbywamy, nawet jeżeli on ma pół kilograma, to te nasze ręce jak gdyby są lżejsze. To takie proste ćwiczenie się zawsze robiło, że stawało się obok ściany, opierało się przedramię o ścianę, mocno się pchało, potem się puszczało i ta nasza ręka sama leciała do góry. Można sobie to spróbować wykonać oczywiście po treningu. Teraz będziemy robili troszeczkę inne rzeczy. Dajemy odpocząć naszym rękom, skupimy się na technice dynamicznej. Wyższa pozycja. Będziemy wykonywali ćwiczenie gyakuzuki ze ściągnięciem ręki do przodu. Tempo ich robimy wypchnięcie biodra, tempo ni ściągamy biodro, ale jednocześnie skracamy pozycję. Wypychamy biodro ich ni. Dwie techniki na dwa tempa, kime do tyłu, też ściągamy rękę dynamicznie. Uwaga, ecz, dwa tempa, ecz, zatrzymanie, ni, ściągnięcie dynamicznie, ecz, ni, sam, si, go, rok, syć, hać, kio, ciu. I zmieniamy, druga strona, dynamicznie robimy, ecz, ni, san, si, go, rok, dynamicznie powrót, syć, hać, kio, ciu. Błędem jest w tym ćwiczeniu, bo o to mi w tym ćwiczeniu chodzi, że teraz będziecie robili dynamicznie, a powrót jest powoli. To jest największy błąd, który można popełnić przy nauce danej techniki, przy nauce takiej właśnie koordynacji ruchowej, kiedy my kontrolujemy to, kiedy chcemy zrobić mocno i starać się napiąć maksymalnie mięśnie, a potem je jak najszybciej rozluźnić. To wcale nie jest takie proste, żebyśmy mogli zrobić ten element. Im mocniej napniemy rękę i dłużej będziemy rozluźniali mięśnie, tym będzie dłuższy czas potrzebny na powrót tej ręki. Dlatego w tym ćwiczeniu ważne jest, że jest idź, uderzamy, ni, tu już jest relaks, ni, i też jak najszybciej ściągamy. Jak będziemy mieli rękę napiętą i będziemy chcieli zrobić ten ruch, to całe ciało idzie, bo przedramię, bark jest w momencie tym napięty. Mamy rozluźnić po to, żeby i to też biodro robi ruch do przodu, biodro nam wciąga technikę. Zmieniamy drugą stronę, robimy. Drugą. To już robiliśmy. Nie, robiłeś na prawą rękę. Robiłem na tą, potem robiłem na tą. Obie strony robiliśmy, tak. To powtarzamy jeszcze raz. Uwaga, eks, ni, san, si, go, rok, syć, hać, kio, ciu. I zmieniamy, druga strona. Eks, ni, san, si, go, rok, syć, hać, kio, ciu. Jeszcze jedna taka drobna wskazówka. Proszę zwrócić uwagę na to, czy tutaj jest wydech, tu też musi być wydech. Nie można tego zrobić na wdechu, bo wtedy to nie współgra z naszym, z dobrą zasadą wykonania dynamicznej techniki, bo dynamiczną technikę musimy wykonywać, kiedy robimy wydech. Tu jest wydech, w tym momencie musi być króciutki wdech i tu znowu robimy wydech, bo mięśnie brzucha muszą się spiąć, żeby moja technika wróciła. Teraz sobie to troszeczkę utrudnimy, zrobimy to od odwrotnej strony, czyli będziemy robili z tego momentu, teraz będziemy robili na jedno tempo. Tempo idź to jest raz i zatrzymanie. Zwracać uwagę na to, że to nie jest pchana ręka, tylko my musimy biodro wciągnąć i zrobić dynamicznie. Bardzo ważne, żebyśmy skupiali się na tym, żeby nasza ręka się rozluźniała. Ona robi tu kimę, tu musi być dynamicznie ściągana i zrobiona dynamiczna technika do przodu. Chodź. Pełne gyakuzuki. Idź. Raz, dwa. Ni. San. Pamiętając o tym, żeby nie robić nieruch ręki. Tu nie robimy ruchu ręki.
Tu musimy zrobić dynamicznie, jak najszybciej. Dynamicznie, jak najszybciej. Jeśli będzie to taki ruch ręki, że jest idź i wtedy robimy szybko, mocno do przodu, to jest troszeczkę źle. Jest idź dynamicznie i od razu dynamicznie. Raz, dwa. W ten sposób musimy to zrobić. Na drugą stronę. Idź. I tak, ściągamy. San. Si. Kyo. Rok. Si. Hacz. Kyo. Kyo. Pamiętając jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że tutaj musimy mieć rękę rozluźnioną. Dynamicznie robi ruch biodro, natomiast sama ręka do tyłu idzie luźna. Jeśli my będziemy robili napięcie mięśni ręki, to musimy zużyć znowu czas na to, żeby się ta ręka rozluźniła i to wtedy będzie wyglądało tak. Raz! I dopiero druga technika. A my musimy zrobić jedno kimę. Tu jest jedno kimę. Biodro, kimę do przodu. Kimę do przodu. Tu jest luźno ręka. Kimę jest na końcu. Jeszcze raz sobie powtórzymy tą seryjkę. O, ładnie. Z Gyakuzuki. Zwracając już teraz uwagę na to, żeby tu nie napinać tej ręki. My mamy zrobić tylko dynamiczny ruch, ale ta ręka cały czas jest luźna. Kimę jest tylko w tym miejscu. Tutaj nie ma żadnego kimę. Tu jest kimę. Tu szybki powrót, tylko na końcu kimę. Ex. Ni. San. Si. Ko. Rok. Syć. Hacz. Kio. Kio. I druga strona. Ec, ni, san, si, więcej luzu, ko, rok, syć, hać, kio, cio. Ok, rozluźniamy ręce. Już sobie rzucę pogląd na czas. To przychodzi czas na to, żebyśmy troszeczkę jeszcze popracowali wysiłkowo, bo mięśnie nasze muszą się zmęczyć. Bierzemy ciężarki swoje, to szybki łyczek wody i wracamy. Za parę minut będzie koniec, będziecie mogli sobie odpocząć. Stopy są po ukosie, stajemy w troszeczkę szerszej pozycji. Ja będę liczył, wyciągamy ręce po ukosie. Dzisiaj pracujemy w ten sposób dłoni, nie w ten sposób, w ten sposób dłoni. Powiem od razu, że tak jest troszeczkę łatwiej. Bo mięśnie są bardziej naturalnie ułożone, nie musimy ich napinać, żeby utrzymać całe nasze przedramię. W ten sposób jest troszkę inaczej. Inaczej są mięśnie ułożone i musimy użyć innej siły. Ale dzisiaj jest taki zamysł, że te ręce pracują cały czas w tą stronę. Bardzo ważne, żeby nie pochylać się do przodu, żeby się nie garbić, tylko mamy robić prosty ruch do przodu na dwa tempa. Tak? Tempo X. Tempo ni. I robimy. Lekki rozkrok, troszkę szerzej, żeby nam się wygodnie przysiad robiło. I nie w linii prostej, tylko po ukosie. Tak jak nasze stopy patrzą. Uwaga, ecz. Ni. Troszkę niżej dłonie. San. Nie za wysoko. Niżej, niżej. O. Sy. Ko. Rok. Syć. Hacz. Kio. Ciu, ic, ni, san, si, ko, rok, syć, hać, kio, ciu. Rozluźniamy ręce, ale ciężarki trzymamy cały czas. Teraz będzie trudne ćwiczenie. Będziemy mieli ręce w ten sposób. W ten sposób będzie ręka wyglądała. Ja będę liczył. Będziemy zamieniali. Łokieć tutaj nie pracuje. Cały czas jest przedramię w ten sposób robione. Jedną rękę zamykamy, drugą rękę otwieramy. Trudne ćwiczenie. I układ ciężarka jest tak, nie tak. Tak jest dużo łatwiej teraz. Tak jest dużo trudniej. W tym akurat ćwiczeniu. Ale ręka pracuje w ten sposób. Uwaga. Lekki rozkrok. Przy okazji sobie poćwiczymy nogi, zapominamy o nogach, ręce, jedna ręka w bok i robimy
Si, przed sobą, san. Si, nie robimy w ten sposób ręki. Go, po linii, prostej, rok. Syć, prosto ręce, hacz. Go, jo, hecz. Ni, san. Si, go, rok. Syć, hacz. Kiu, dziu. I jeszcze dyszkę robimy, damy radę. I, san, si, go, rok, syć. Kolana ugięte, hacz. Kiu, dziu. I odkładamy ciężarki. Rozluźniamy swoje ręce. I znowu można zauważyć tą tendencję, że te nasze ręce jak gdyby same chcą iść do góry, to świadczy o tym, że mięśnie jeszcze cały czas są minimalnie spięte i próbują utrzymać ten ciężar, który przed chwilą trzymaliśmy w swoich rękach. Że zbliżamy się do końca treningu, to te przerwy będą krótkie, bo musimy dynamicznie sobie poćwiczyć. To bierzemy znowu ciężarki. To jeszcze zdążymy. Ćwiczenie będzie polegało teraz na tym, że jest ić, jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko i ręka idzie na dół. Tak? Ważne, żebyśmy starali się nie ruszać całym ciałem, tylko podniesienie kółeczka sobie robimy nie takie malutkie, tak żeby ono było do połowy naszej wysokości. Nie ma potrzeby robić takiego dużego kółka. I ważne, żeby nasza ręka nie przechodziła za wysokość barku. Można robić kółko, ale do wysokości barku, bo kiedy ręka przechodzi za wysokość barku, to już nasz mięsień troszeczkę odpoczywa, a my mamy się zmęczyć. I będziemy robili to na zmianę raz jedna ręka, raz druga ręka. Uwaga, jest ić i robimy jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko. Do góry i dopiero ręka wraca. Ni, ręka w bok, jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko. I dopiero ręka wraca. Ejc, ejc, ni, san. I ręka wraca. Ejc, ejc, ni, san. I ręka wraca. Ejc, ejc, ni, san. I ręka wraca. Teraz robimy sobie utrudnienie, ręka w bok, robimy kółeczko, kółeczko, kółeczko i ręka nie wraca. Drugie, kółeczko, kółeczko, kółeczko i ręka nie wraca. Obie ręce zostają i będziemy robili raz, dwa, trzy, zostawiamy rękę, raz, dwa, trzy, zostawiamy rękę, tak? Zaczynamy z tej pozycji. Hidari, lewa ręka jest. Idź i robimy jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko, zostawiamy rękę, druga ręka. Jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko. Ręce są w bok i druga ręka. Idź, ni, san, zostawiamy rękę, druga ręka. Idź, ni, san, prosto plecy, zmieniamy rękę. Idź, ni, san. Zmieniamy rękę, ejc, ni, san, staramy się, żeby ręce nam nie upadały w dół, druga ręka, ejc, ni, san, jeszcze po dwa razy, ejc, zmiana ręki, ni, san, druga ręka, ejc, ni, san, i zmieniamy ostatni raz rękę, ejc, ni, san, i druga strona, ejc, ni, san. Odkładamy ciężarki i nasze ręce same lecą w bok, tak jakbyśmy chcieli je podnieść do góry. Jest nam łatwiej utrzymać, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, te nasze mięśnie jeszcze są spięte, jeszcze starają się utrzymywać ciężar ciała. No niestety dotarliśmy do tego momentu końca treningu. Ja tylko chcę, żebyśmy... O, masz. Trenowałeś.
Piłeczki, które przekazałem niektórym osobom, służą do tego, żebyśmy mogli sobie w bardzo prosty sposób zwracać uwagę, żeby nie było żadnego żelandola. Zwracać też uwagę na to, że taka piłeczka może trafić w oko i to też może być troszeczkę bolesne. Długość gumki to jest długość naszego przedramienia. To jest uniwersalna taka opcja. Piłeczkę trzymamy i staramy się odbijać. Gwarantuję Wam, że jeśli będziecie, oczywiście nie staramy się odbijać tego tak lekko i w dół, tylko staramy się, żeby ta piłka tu oczywiście możemy sobie robić pozycję walki, możemy zmieniać sobie tą pozycję, tak żebyśmy starali się ćwiczyć tą piłeczką. Ćwiczenie z piłeczką sobie darujemy na samym treningu, ja tylko pokazałem, żebyście mogli sobie z tej piłeczki skorzystać. To ćwiczenie jest bardzo fajne, wyrabia naszą koordynację i orientację. Najlepszy to jest nauczyciel, kiedy my go uderzamy, on wraca, jeśli się nie odsuniemy albo nie obronimy, to on po prostu nas trafi, on się nie zastanawia nad tym, czy my tam jesteśmy, czy nas nie ma. Jeśli się nie obronimy, to dostajemy. I to jest najlepszy nauczyciel, najlepsza szkoła. A dzisiaj dziękuję już za trening. Jeśli ćwiczyliście z kimś, to sobie dziękujemy wzajemnie. Jeśli nie, to zaraz sobie podziękujemy wspólnie, robiąc tą ceremonię, etykietę rozpoczęcia i zakończenia treningu. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest dzień wolny, bo zrobiliśmy już 3 treningi w tym tygodniu. Tak, chciałbym, żebyśmy się tego trzymali. Spotykamy się w poniedziałek o 16. Ja napiszę, jakie dni tygodnia w przyszłym tygodniu będziemy mieli treningi. Na pewno trening będzie w poniedziałek. Musicie się niestety troszeczkę dopasować do tego, jak ja pracuję, bo ja pracuję całą dobę, więc nie mam tam możliwości poprowadzenia treningu zdalnego i ja ustalę na początku tygodnia, jak będzie wyglądał harmonogram. Najprawdopodobniej to będzie poniedziałek, środa i piątek w przyszłym tygodniu. Stajemy na zbióreczkę. Musum widać. Rej, os, sezam. Wyprostować plecy. Mokuso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Przypominam, wdech powinien być przez nos, wydech bardzo luźno ustami. Kemok, otwieramy oczy. Szanowni, rej. Nos. Kani Rej. Os. Kani Rej. Os. Kirotsu. Rej. Os. Arigato. I widzimy się w środę. W poniedziałek.